Hej, hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na wielki test kosmetyków marki Claressa. Skorzystałam z dużej promocji na Ezebra, ponieważ tam było w teorii minus 50%. Podpatrzyłam to u Agaty z kanału Pokój Agaty, natomiast ona z kolei dostała informację od jednej ze swoich widzek, tak więc przepływ informacji mamy po prostu bardzo dużo, jak widać. No i potem z kolei oglądałam filmik u Agaty, bo ona już swój nagrała. No i tam powiedziała, że właśnie ta promocja minus 50% nie do końca była taką promocją minus 50%. Przykład podała właśnie paletki, którą notabene ja też kupiłam dokładnie tą samą, zupełnie nie, jakby nie skoordynowałyśmy swoich zakupów, natomiast kupiłam też paletkę Hot Fire i okazuje się, że na Ezebra te paletki, nie wiem czy miały podniesioną cenę, w każdym razie mają cenę 70 zł, i zostały przecenione na 35 zł. Natomiast normalnie w regularnej cenie można je dorwać za 50 zł w Hebe, na stronie Claressy i w różnych innych drogeriach. Bardzo często są przecenione na 40 zł, tak więc ta cena 35 zł za tą paletkę wcale nie była jakąś super atrakcyjną ceną. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o kosmetyki marki Claressa, no to po tych wszystkich przecenach miały całkiem spoko, fajne, atrakcyjne ceny, więc ja kupiłam troszkę kosmetyków. Między innymi, słuchajcie, kupiłam 4 podkłady. Tak, stwierdziłam, że kupię 4 podkłady, żeby zobaczyć właśnie, który z tych podkładów będzie dobry na moją przytłuszczającą się skórę. I ja zrobię taki duży test tych podkładów za jakiś czas, dajcie mi po prostu chwilę, żebym zdążyła je przetestować. Mamy tutaj m.in. Claressa Feel So Real Second Skin, tak? To się nazywa Second Skin Beautifying Foundation. Mam go w kolorze, czy gdzieś tu jest kolor? Na pewno najjaśniejszy, bo ja zawsze takie kupuję. Tak, 01 Fairlight. Następnie mam Pretty Please Satin Matte Foundation, też w kolorze 01 Fairlight. Tak się on prezentuje. Kolejny to jest Liquid Perfection 2 w 1 High Coverage Foundation and Concealer w kolorze 101 Light. I dzisiaj przetestujemy sobie podkład, który już właśnie próbuję od kilku dni. I jest to Skin Maker, również w kolorze najjaśniejszym, czyli 01 Porcelain. I właśnie stwierdziłam, że ten dzisiaj wypróbujemy, dlatego że próbowałam go już z innymi pudrami, a kupiłam jeszcze dwa pudry. Kupiłam puder ryżowy matujący oraz tak zwany po prostu Fixing Powder Long Lasting Effect. Tak one wyglądają. Nie kupowałam pudru Claudie Cukier Puder, dlatego że tamten puder ma za zadanie tak bardziej rozświetlić naszą skórę, nawilżyć trochę naszą skórę, więc nie do końca ja tego oczekuję akurat jeśli chodzi o puder, bo ja oczekuję utrwalenia mojego makijażu. Tak więc trochę nie byłoby sensu w ogóle próbować i testować ten puder, tak więc dlatego zdecydowałam się właśnie na takie dwa, które mają to wykończenie, którego ja szukam. Mamy również korektor. Korektor jest z tej samej serii, co właśnie podkład, czyli ten się akurat nazywa Smooth Maker i oczywiście też go mam w najjaśniejszym kolorze 01 Porcelain. Dodatkowo mamy bazę pod makijaż, mamy bazę pod tusz oraz tusz do rzęs. Mamy dwa róże w kolorze 03 oraz 01, w takich właśnie kolorkach, potem Wam ja oczywiście bliżej pokażę. No i mamy tą kropelkę do brwi, której jeszcze nie używałam, bo przyznam, że się boję, bo to ma być jakiś straszny klej do brwi i w ogóle. Czyli, jak to się w ogóle nazywa? No, True Glue, czyli po prostu klej do brwi. Żel do brwi właśnie z taką oto malutką szczoteczką. Zobaczymy, ja wiecie, że jeżeli chodzi o moje brwi, to nie umiem ich ogarniać, są jakie są, ja już się z tym pogodziłam, nie każdy w komentarzach zawsze jest w stanie to przyjąć do wiadomości, czasami dostaję jeszcze komentarze, ale no. I tak jak Wam pokazywałam, paletka Hot Fire, tej paletki właśnie jeszcze nie używam, tak więc nie mam jeszcze opinii na temat tych cieni, ale wzięłam to z uwagi na to, że ma błyski, ja jednak lubię błyski, więc taka paletka właśnie, wiecie, na co dzień oraz pomadka. W płynie pomadka w kolorze 02 Fly Girl, w takim, jak widzicie, brzoskwiniowo-beżowo-brudnym kolorze. Tak więc tyle jeśli chodzi właśnie o moje zamówienie z Claressy. Zapnijcie pasy, to będzie bardzo długi film, jeszcze w ciągu dnia będę wychodzić na zakupy i tam różne rzeczy robić, więc generalnie podsumowanie wszystkich produktów zrobimy sobie wieczorem, a dzisiaj takie, a w tej chwili takie bardziej pierwsze wrażenie właśnie z nakładania. Pierwsze bądź nie pierwsze, no bo tak jak mówię, podkład już nakładałam. Tak więc, zaczynam od korektora, bo tak też wcześniej robiłam. Korektor ma taki standardowy aplikator, jak to korektory, wiecie, sprzed 15 lat. W tej chwili już chyba większość korektorów ma troszkę inne aplikatory, zbliżę Was delikatnie do siebie, mam tutaj wszystkie autofokusy i różne takie dziwne rzeczy powyłączane, tak więc możecie się też przyjrzeć, jak wygląda moja skóra w tej chwili,
Więc tak, żebyście też miały potem porównanie, jak nakładam, jak będę nakładać podkład. No, moja broda jest z reguły zaczerwieniona, to jest ten obszar taki bardziej newralgiczny dla mnie i problematyczny, gdzie tutaj zazwyczaj podkłady się nie chcą trzymać, zresztą teraz podotykałam trochę tej brody, ona już się zrobiła zaczerwieniona. Nie wiem, coś najwidoczniej taka moja uroda, jak to zresztą mówią lekarze zazwyczaj, jak nie mają na nic wytłumaczenia. Mówią, no taka pani uroda, tak więc taka moja uroda. Tak więc nakładam sobie ten korektor, nie nakładam go zbyt dużo, tak wiecie, troszeczkę tyle, co tam dotknę. On ma taki żółtawy kolor, co w przypadku moich takich niebieskawych cieni pod oczami jest całkiem ok. I niech on sobie chwilkę poleży. I teraz podkład. Podkład jest bardzo jasny, słuchajcie. Ten korektor w porównaniu z tym podkładem to jest w ogóle ciemny i żółty, ale da się to wszystko ograć i dobrze to wygląda. Natomiast podkład jest bardzo jasny, wyciskam go całą jedną pompkę i troszeczkę i zazwyczaj tyle jest ok. Czasami muszę tam dopompkować sobie, ale z reguły nie, to zależy jak właśnie mi się uda, więc biorę sobie gąbeczkę, gąbeczka z Glam Sponge i zaraz Wam pokażę, widzicie, jak jasny w porównaniu z korektorem jest ten podkład, ale z kolei ten podkład ma bardzo dobre krycie, to znaczy naprawdę niewiele go trzeba i zobaczcie jak ja mogę spokojnie właśnie takim jednym zamoczeniem gąbeczki no, przykryć połowę twarzy i on ma takie właśnie fajne, naturalne wykończenie, naprawdę ładnie wygląda i zobaczcie, że jeszcze naprawdę mam sporo tego podkładu tutaj na dłoni, więc ja nie biorę go za dużo i od razu biorę go na gąbeczkę właśnie po to, żeby za dużo tego podkładu nie nałożyć i on, wiecie, duża część jakby zostanie w tej gąbeczce. Teraz dobieram sobie właśnie, żeby nałożyć go na czoło. No trochę przesadziłam z tą ilością, teraz na czoło za mało go wzięłam. No dobra, i teraz przechodzę do korektora, więc gąbeczką sobie rozpracowuję korektor pod oczami, więc jak widzicie, on się wydaje taki ciemny w porównaniu, znaczy żółty w porównaniu z tym podkładem, ale całkiem dobrze się prezentuje, tak więc go tutaj rozprowadzam, żeby nie zapomnieć tutaj tą stronę nosa, bo ja mam tutaj głęboko dosyć osadzone, więc jak tego nie zrobię, to potem mam takie ciemne ślady, przejadę resztką po powiece, chociaż i tak tam niewiele jest. O! I zgadnę sobie, widzicie, że jeszcze mi trochę zostało, więc możliwe, że te pół pompki było troszkę nad wyraz, ale to zależy od dnia. Raz więcej się przyda, raz mniej, ale zgarnę właśnie resztkę tego podkładu i przejadę sobie tutaj jeszcze po mojej drugiej brodzie, żeby było takie, wiecie, ładne przejście. Chociaż jak widać, ten podkład za bardzo się nie odznacza od mojej szyi. Celowo nałożyłam taką troszeczkę większą bluzkę, żebyście też mogły dobrze ocenić ten podkład, natomiast wiecie, wszelkie takie przebitki, słocze, tego typu rzeczy, no to już będą w tym dużym teście, więc wybaczcie, bądźcie cierpliwe i poczekajcie na ten test, który pewnie pojawi się, no albo pod koniec października, ale realnie patrząc, no to chyba listopad dopiero, no zobaczymy jeszcze po prostu jak mi to wyjdzie i ile będę próbować. No więc jak widać, ta broda moja jest taka, mogłaby być szczerze mówiąc lepsza, ale tak ten podkład wygląda i stwierdziłam, że skoro mamy dwa pudry, to może wypróbujemy sobie dzisiaj oba pudry. Ja już wiem, jak ten podkład się spisuje, bo próbowałam go z różnymi podkładami, więc i korektor zresztą też, więc na przebitkach w ogóle będziecie widziały, jak ten korektor się sprawdza. Natomiast możemy sobie dzisiaj właśnie sprawdzić te pudry. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużej też różnicy, jeśli chodzi o wygląd na twarzy, bo ten jest biały, ten jest taki beżowy. Zobaczymy. W każdym razie tutaj mam puder ryżowy, tutaj mam puder ten właśnie wykończeniowy. Jeśli chodzi o opakowanie, poczekajcie, to może zamknę, bo przed chwilą właśnie otworzyłam je, to mamy tutaj, o, pokażę Wam na przykładzie tego jednego, to mamy tutaj takie zamknięcie, że po prostu przekręcamy i wtedy otwierają nam się te okienka, że tak powiem. To było zaklejone taśmą, ja po prostu odkleiłam tutaj taśmę. W ogóle jeszcze dodatkowo te słoiczki też były oklejone taśmą i ta taśma była tak mocna, ten klej na tej taśmie był tak mocny, że teraz mam po prostu wszędzie, gdzie była ta taśma, został klej i teraz brud się klei, do tego nie wygląda to zbyt estetycznie, więc nie wiem, czy to nie jest przerost formy nad treścią tak jeszcze zaklejać, skoro w środku mamy to zamknięte i jeszcze zaklejone, no ale okej, więc ja sobie w takim razie wysypię trochę tego podkładu tutaj na jedno wieczko i teraz ryżowe na drugie, chociaż on jest biały, nie wiem na ile
będzie widoczny. No właśnie, teraz mi się nawet ręce do tego kleją. Tak więc tak się prezentują te pudry, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie, jak one mają, jaką mają konsystencję. Ten trochę przypomina Lore, taką swoją grudkowością. Ten jest taki bardziej lotny, taki właśnie bardziej... no taki jak mąka zresztą, jak ryżowy puder. Ten troszeczkę... no... ten zresztą też. One nie są jedwabiste, one są takie bardziej jakby mączne, bym powiedziała. Więc w takim razie wezmę sobie dwa pędzle marki Elite, czyli te pędzle takie, które były dla Biedronki, to są pędzle ze sztucznym, o ile się nie mylę, włosiem, więc na ten niebieski pędzel weźmiemy sobie puder ryżowy i wpracuję go sobie tutaj właśnie w ten pędzelek. Odbiję nadmiar, nie wiem, czy widać, jak się pyli. No i... widać, jak się pyli. Przypudruję sobie tutaj twarz. O. A na drugi pędzel wezmę ten bardziej już taki z, powiedzmy, że z kolorem. Nie wiem, czy nie za mało, ale nie, w sumie tego ryżowego było tyle samo, więc tak mi się wydaje, przynajmniej na moje oko. Więc wpracowuję w ten pędzel i pudrujemy tą stronę. Wydaje mi się, że chyba żadnej różnicy w kolorze nie mam. Może ponieważ wiem, to może delikatnie ten trochę bardziej rozbielił, ale nie wiem, czy to nie jest bardziej autosugestia, że tak było, bo ten jest biały, a ten jest beżowy. Więc... ok, mamy wszystko przypudrowane, tak więc... o! Wiadomo, że to są troszkę inne pędzle, troszkę bardziej jeden zbity, drugi nie. Ale wydaje mi się, że nie powinno mieć to większej różnicy, nie powinno to sprawiać większej różnicy, więc zobaczymy po prostu, jak będzie wyglądać moja twarz na koniec dnia, kiedy mamy właśnie po tej stronie ten puder różowy fixing powder, a po tej stronie ten puder ryżowy, to był ryżowy, właśnie, czyli niebieski ryżowy puder, tak więc... To mamy zrobione, to przejdźmy teraz do różu i mam dwa róże tutaj kupione. Róże wybierałam trochę na podstawie tego, jak Maksineczka je opisywała i powiem Wam, że z jednym jestem zadowolona, z drugim niekoniecznie, próbowałam już je używać. Tutaj mamy 03 Illusion, on widzicie ma taki bardzo nieoczywisty kolor i trochę mi się spodobał opis, natomiast wydawało mi się, że będzie trochę bardziej jednak różowy. A tutaj mamy kolorek 01 Charm i tutaj jest właśnie taki koralowy, brzoskwiniowy i ten naprawdę fajnie wygląda. Natomiast chcę chyba ich użyć obu tak na dobrą sprawę, więc najpierw na ten pędzelek, taki skośny właśnie, to jest z Glam Shopu, z tej kolekcji Royal, nałożę sobie ten, zobaczcie, że ja tam sobie dźgam ten puder i tak, znaczy ten róż i tak, no dobra, chciałam powiedzieć, niewiele go jest, ale jednak trochę jest, więc... nałożę go delikatnie. Och, dobra, chyba jednak przygięłam troszkę, więc odbiję nadmiar na dłoni i to może ja po prostu jakimś niedobrym pędzlem go nakładałam, zbyt luźnym, może powinnam była go właśnie trochę bardziej zbitym pędzlem nałożyć, bo chciałam powiedzieć, że właśnie ten puder, znaczy ten róż niewiele daje, nie bardzo go widać na mojej twarzy, ale widzę, że dzisiaj całkiem ładnie go widać i nawet wrócę, gdzie ja mam ten pędzel od pudru, żeby troszkę jednak zniwelować. O. I teraz z kolei tak tutaj na środek policzka dam właśnie ten. Z kolei biorę drugi pędzel z kolekcji Royal, bo one są całkiem fajne, ja je lubię, tak więc tak go nakładam i chodzi o to, żeby tu była taka właśnie troszkę na jabłuszkach, była troszkę taka jaśniejsza, właśnie bardziej brzoskwiniowa kolorystyka, ale widzicie, ten już jest taki troszkę mniej widoczny, ale możemy go tak wpracować. To zależy, co kto lubi, bo z różem można łatwo przesadzić i ja niejednokrotnie z różem przesadziłam i mam taką tendencję, więc może w sumie taki róż będzie dla mnie dobry, bo przynajmniej nie przegnę i nie będę wyglądać jak babuszka. Natomiast jeżeli ktoś lubi jednak mocniejszy pigment różu, to
to nie wiem, czy będą dla niego. Natomiast ogólnie ten kolorek, powiem Wam, że podoba mi się, jest taki właśnie świeży, daje właśnie świeżość na policzkach, przynajmniej w mojej ocenie tak daje, zwłaszcza przy mojej karnacji, więc ten jest naprawdę całkiem fajny. Nie kupowałam żadnego Tria, dlatego że ja rozświetlaczy mam bardzo dużo, chociaż róży też mam bardzo dużo, ale jakoś tak powiem Wam, że Trio po prostu do mnie nie przemówiło, bronzerów nie używam, więc zdecydowałam się po prostu na te pojedyncze róże, właśnie na takie kolory, które wydawało mi się, że nie mam i całkiem myślę, że fajnie takie właśnie są dzienne. No dobra, przejdźmy teraz do brwi, odpowiadając zbiorczo na pytanie. Tak myślałam o makijażu permanentnym, nie wygrałam w Totka, więc na razie na niego nie pójdę. Więc zacznę może od tego żelu, chociaż w sumie może zacznę od wypełnienia. I kupiłam dwie kredki, kupiłam takie kredki do brwi, te właśnie cieniutkie, jedną w kolorze soft brown, drugą w kolorze medium brown. I je zaraz wykorzystam, natomiast do wypełnienia tutaj włosków z tyłu, czyli jakby tak bardziej po prostu po grubości, to używam sobie kredki z Eveline, bo ona jest grubsza i jest po prostu wygodniejsza do takiego szybkiego właśnie wypełnienia. A te cieńsze kredki ja używam z reguły wtedy, żeby zrobić przód. Mam trochę dziur w ogóle w brwiach, bo któregoś razu, wiecie, wzięłam się tak z pęsetką i zaczęłam próbować wyrywać białe brwi, bo mam już siwe gdzieś tam pojedyncze włoski. No i tak raz mi się udało jakiś siwy włosek zebrać, ale raz się niestety nie udało i zebrałam jakieś tam inne, więc niestety trochę sobie dziur porobiłam, no ale tak też czasami bywa, tak więc tutaj już te po długości tak jakby uzupełniam i teraz ten początek, który sobie delikatnie właśnie zaznaczam tą kredką. O. No jest akurat kolorystycznie całkiem spoko dobrana właśnie do moich naturalnych włosków, więc dlatego lubię z niej korzystać. Ale przejdźmy w takim razie do jaśniejszej kredki, czyli soft brown. Zobaczcie, ona jest tak wykończona, tak wygląda. I teraz właśnie ten początek delikatnie dorysować. Nie wiem, czy nie zasłaniam tym lusterkiem, bo jak się skupiam na brwiach, to nie skupiam się na tym, co widać w aparacie i czy wyszłam z ostrości, czy nie wyszłam z ostrości. O, i ta ciemniejsza również, jak widzicie, jest tak zrobiona. Jest po prostu zrobiona na taki cieniutki ołówek, nie tak jak inne. Ona ma troszeczkę, jakby mam wrażenie, trochę inne wykończenie. I też nią przejeżdżam tutaj na początku, tak żeby dodać trochę głębi. I gdzieniegdzie potem wzdłuż całej brwi, gdzie widzę jeszcze dziury, ale wtedy ona jest cieńsza, więc troszkę bardziej precyzyjnie mogę to zrobić, żeby to gdzieś tam uzupełnić. I w sumie to, szczerze mówiąc, nie wiem, czy potrzebuję ten żel do brwi, ale możemy spróbować. Ja w ogóle żelu do brwi nie używam, dlatego że po pierwsze nie mam takiej potrzeby, po drugie za bardzo nie umiem się takim żelem obejść, więc nie wiem, czy będę teraz też potrafiła, to od razu Wam mówię, więc nakładam, wytarłam ten żel troszeczkę o rant, żeby nie było za dużo tutaj tego produktu na tej szczoteczce i delikatnie sobie przejechałam po włoskach i teraz wezmę szczoteczkę z tej cienkiej, od cienkiej strony i jeszcze teraz przejadę tą szczoteczką. O. Okej. Nie będę jej na razie zamykać, ale teraz widzę, jak przejechałam, że tu mam delikatną dziurę. No dobra. I teraz druga strona, więc znowu biorę i wycieram. Nie wiem, czy to wycieranie o rant to jest dobry pomysł, bo wydaje mi się, że to się tam potem skawali. I zrobił mi się taka, wiecie, taki glut po prostu na wejściu. No ale może zaraz go po prostu wyczyszczę, więc teraz.
Szczerze mówiąc, ten jakby żel nie łapie jakoś tak bardzo włosków, bo tu mam jeden taki uparty włosek, który ciągle stoi i nie mogę go w żaden sposób przyklepać. Nie, chciałam powiedzieć, że mam, może się udało, ale nie, no cały czas próbuję tak przytrzymać, wiecie, żeby on zastygł w danej pozie, ale nope, cały czas odchodzi, więc nie wiem. O, może teraz się udało. Może faktycznie okaże się, że to jest jakiś taki lepszy produkt, więc jeszcze łapię za tą szczoteczkę i delikatnie przejadę jeszcze. No nie, puścił ten włosek, już znowu stanął. Czuję opór pod tym grzebyczkiem, zdecydowanie jak tak się tu bawię, ale tutaj ten jeden włosek, znaczy ja generalnie mam włosy stojące każdy w inną stronę, ale ten jeden włosek, który właśnie, na którym testowałam moc tego żelu, no dalej stoi i nie chce się ustawić. No nic, zostawmy to w takim razie tak jak jest i przechodzimy do oczu. Paletka Hot Fire, czyli taka jesienna, neutralna paletka. Mamy tutaj bardzo duży mat, taki jasny, i mamy tutaj taki jasny, satynowy kolor. Po co? Nie rozumiem. Moim zdaniem te dwa cienie są bez sensu. Jeżeli mamy ten, to tu powinien być jakiś inny, nie wiem po co ten jasny. Mamy tutaj mat oraz mat, te trzy maty. A nie, przepraszam, jeszcze ten jest mat, tylko tak mi słońce padło. Czyli mamy w sumie pięć matów. Mamy dwa tutaj na górze, dwa tutaj po środku i tu. Tutaj mamy, czy ja drapnęłam? Tak, drapnęłam właśnie w cień, nawet nie poczułam tego. Czyli tu mamy błysk, tu mamy błysk, tu mamy błysk, a tu mamy jakiś też taki pseudo błysk. Ja co prawda nakładałam sobie korektor na powieki, ale mam wrażenie, że przy okazji w ogóle bawienia się i ten tego starłam, więc na jedną powiekę, na powiedzmy moją prawą, bo na prawą mi się i tak lepiej maluje, nałożę właśnie tą bazę. O Jezus Maria, jak ona jest ciemna, Boże! To wygląda jak... Widzicie, jakie to jest ciemne w porównaniu z moim okiem? To chyba nie będzie dobry pomysł. No dobra. Spróbujmy to jakoś nałożyć. Może delikatnie nałożę takim, wiecie, płaskim pędzelkiem, ale ja nie wiem, czy ta baza nie okaże się po prostu za ciemna na moją powiekę. No, zobaczcie, jakie to jest ciemne. Nie spodziewałam się, że ta baza będzie aż taka ciemna. Nie wiem, czy to do końca wyłapie kamera, różnicę pomiędzy moimi powiekami. Znaczy, ja dużo zdjęłam tej bazy przed chwilą. Dobra, ja ją wykorzystam dzisiaj w tym makijażu. Sprawdzimy sobie po prostu, czy ona w ogóle przedłuża trwałość makijażu, czy nie. Więc nałożę ją sobie na to oko delikatnie. Mało, żeby właśnie za dużo tego ciemnego pigmentu nie nałożyć, bo nie chcę tak, wiecie, żeby go za dużo było. Ale jednak mimo wszystko trochę, żeby baza miała się jak wykazać, no w końcu jakoś. Bardzo jest żółta i nie wiem, może ja jej za mało nakładam, może powinnam zdecydowanie więcej nałożyć, ale po prostu no nierówno się nakłada. Przy każdym takim przyklepaniu palcem po prostu ona się odkleja, tak więc... Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jeszcze tutaj pokombinuję delikatnie, ją podokładam tym pędzelkiem, może żeby już nie palcem. A na drugie oko nałożę drugą bazę. Na tym oku mam położoną bazę z Anastazji. Ona jest jaśniejsza, więc widać troszkę różnicę. No, pomiędzy oczami ta jest strasznie ciemna. Po prostu masakra, więc to na pewno nie będzie baza, którą będę używać. Nawet jeżeli jest fajna, no chyba, że po prostu jako cień. Tak więc lecimy w takim razie z tym makijażem i zacznę od tego najjaśniejszego cienia, żeby po prostu, wiecie, mieć równe pole do popisu dla wszystkich, na obu bazach. No, wow, jaki ten cień jest napigmentowany. Łohohoho. No dobra, więc ja go tutaj dosyć, że tak powiem, szorstko i mocno rozetrę, bo chyba trochę
za bardzo napigmentowane, ale przynajmniej wyrównałam, no chyba obie powieki, oba. No, ale mega napigmentowany. Jezu, nie spodziewałam się, że on będzie taki napigmentowany. Wziąłam specjalnie, wiecie, taki wielki, puszysty pędzel. To jest Embrush 05. Taki, wiecie, turbo puszysty, żeby... Zazwyczaj go używam właśnie do takiego pierwszego koloru. Ale... Nieźle. Dobrze się zaczyna, słuchajcie. No przynajmniej. Tak więc muszę robić to w takim razie delikatnie. Więc zacznę od... tego cienia tutaj, bo to jest kolejny w jasności, potem mamy już takie ciemniejsze i pewnie pójdę jakoś tak w te, nie wiem czy ten wykorzystam, ale najpierw wezmę ten i to jest pędzel też Embrush, ale 30, już taka troszeczkę większa miotełka, tak więc one się troszkę pylą, ale nie jakoś dramatycznie, to jest takie pylenie, które bym powiedziała, że jest jeszcze w strefie komfortu, jak widzicie na pędzlu. No jest odpowiednia ilość, nawet jak tak sobie odbiję tutaj troszeczkę na dłoń, więc o, tak wpracuję trochę w pędzel i zaznaczę powyżej załamania mojej powieki, żeby właśnie nadać trochę kształtu, trochę cienia. Jaki wiecie, nie wiem czy chcę robić zbyt mocny makijaż, bo wychodzę, potem jadę na zakupy, więc nie chcę jakoś takiego turbo mocnego makijażu mieć. Ale chciałabym mieć jakiś taki mimo wszystko ładny, taki wiecie, po prostu zaznaczoną powiekę. Tak więc widzę, że muszę sobie tak odbijać tutaj na dłoni, bo jednak sporo się tego pigmentu nabiera. Szczególnie właśnie takim, wiecie, rozczapiżonym pędzlem, no to ten pigment ma gdzie pójść na to, bo jak wezmę tak, no to, to muszę ostrożnie, bo mogę sobie zrobić po prostu plamę, tak więc... Mocno napigmentowane są. To jest fajne, to jest w sumie dobra wiadomość, ale zależy kto jak lubi się malować. Natomiast nie zrobiłam żadnej osypki, tak więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co to jest tu? Tutaj coś... Jakaś taka dziwna biała kropka tutaj w tym miejscu. Czyżby to tak... Nie wiem. Dobra. Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, nie zdrapię tego, bo prawdopodobnie bym sobie zrobiła dziurę. Tak więc nakładam cały czas ten kolorek. On, mam wrażenie, że w opakowaniu jest troszeczkę, w opakowaniu, w sensie w palecie jest troszeczkę taki jaśniejszy, bardziej neutralny. Gdzie jest ten jasny? O, tu jest ten jasny pędzel, który brałam i tym jasnym pędzlem jeszcze... Już nie dokładając sobie tego, no jasnym pędzlem, tym pędzlem, którym brałam jasny cień właśnie, nie dokładając już tego jaśniejszego cienia, ale rozcieram tutaj przy samej, pod samym łukiem brwiowym. I teraz tak sobie myślę, który by tutaj kolor wziąć. Może na dolną powiekę wezmę ten, chociaż on się mi wydaje trochę czerwony. Możliwe, że będę go jakby delikatnie... zmieniać mu kolor trochę tym właśnie, zrobimy takie połączenie, zobaczymy na ile to się uda i wezmę sobie pędzelek Hakuro, to jest J508, czyli taki właśnie do dolnej powieki. Najpierw wezmę tylko ten czerwony sam i najwyżej będziemy dokładać potem kolejne. Najpierw chcę tylko tak delikatnie zobaczyć po prostu w ogóle jaki on ma kolor. No on ma taki rdzawy kolor, jak widać, tak więc zdecydowanie będzie potrzebne tutaj zaraz roztarcie tym beżowym, który brałam na górę, ale chcę teraz ten sam, tak, ja tak bardzo, bardzo delikatnie dotykam właśnie, nałożyć go na drugie oko, żeby to było jakby, wiecie, te same ruchy. I teraz wytrę to, co tu mam i biorę, właśnie wracam do tego, który nakładałam tu na górze i na ten sam pędzelek. I będę tym właśnie tutaj teraz rozcierać. Teraz z kolei biorę ten bardzo, bardzo ciemny kolor, najciemniejszy, na pędzelek Embrush 07. Jest taka mała miotełka, ale ona się świetnie tutaj nadaje w zewnętrzne kąciki. Zobaczcie, naprawdę, kurde, pigment jest zacny, jeśli chodzi o maty. Natomiast już widziałam, jak oglądałam filmik u Agaty, że ona niestety, błyski są takie, bym powiedziała, że średniawe. Tak więc
Dokładam sobie troszeczkę tego i rozcieram, ale też wracam do tej miotełki, którą rozcierałam, ten jaśniejszy cień i tutaj właśnie rozcieram to w górę, żeby nie było ostrych linii. Troszkę chyba mi się osypało. Wrócę do tego, którym nakładałam na dolną powiekę i też ten ciemny cień nałożę po prostu tuż, tylko w samym zewnętrznym kąciku, żeby go jakoś tak, wiecie, połączyć też górę z dołem. O. I teraz na płaski pędzelek, to jest Hakuro J610. Biorę ten odcień Hit. Będę go nakładać na większą część powieki ruchomej, chociaż nie na całą, ale one są naprawdę mega napigmentowane. Trzeba z nimi uważać, bo jedno zanurzenie i naprawdę mamy dużo pigmentu na pędzlu. Chociaż no ten brązowy się tak dosyć brudno roztarł, ten ciemny, więc to jest raczej chyba taki cień, który należy pakować. Niekoniecznie rozcierać, może rozcierać go jakimś innym cieniem, ale zdecydowanie tutaj będzie wymagał po prostu poprawki, ale to już pod koniec, jak już porozcieram wszystko, to wtedy go tam dopakuję, tak żeby to właśnie miało, było troszeczkę mocniejsze. Jeśli chodzi o błyski, to one są takie, bym powiedziała, takie przeciętne raczej. Tutaj mamy odcień Phoenix, tutaj mamy odcień Spicy, dalej mamy odcień Summer i na końcu, tu muszę już poprzek, albo może tu odcień Sparkle. Tak więc tak się prezentują te odcienie. Tutaj jest jeszcze ślad po bazie, ona jest taka ciemna. Tak się prezentują te odcienie, bardzo jesienne, bardzo takie, jak widać, ciemne, bym powiedziała, więc chyba wezmę ten odcień Summer, bo on jest tutaj najjaśniejszy i wezmę go na palec i nałożę na pierwszą, jedną, trzecią powieki. Na samą bazę to tak średnio trochę wygląda, może na mokro miałoby to sens, natomiast jeżeli byśmy chcieli na przykład podbić właśnie trochę błysk tych cieni, natomiast mi na tą chwilę, na taki dzienny makijaż to wystarczy. Muszę wytrzeć palce z tych cieni teraz, żebym nie ubrudziła nic. I w takim razie na mniejszy pędzelek wezmę ten odcień Sparkle, czyli ten najjaśniejszy tutaj biały, i jego nałożę tutaj w bardzo wewnętrzny kącik, żeby właśnie rozjaśnić wszystko. I wrócę jeszcze, poprawię pędzelkiem, to jest Embrush 29 i ten odcień Summer. Poprawię go jeszcze pędzelkiem, żeby troszkę może lepiej był widoczny. I wracam do tego pędzla, którym nakładałam ten pomarańczowy, bo też on się tutaj wytraca, żeby zrobić taki ładny może gradient delikatny z przejściem pomiędzy właśnie tym złotem a w ten pomarańcz. O. I niby te cienie mają pigment, natomiast powiem Wam, że no tak już siedzę troszkę nad tym makijażem, próbuję jakoś tak go dopracować, żeby on był ładniejszy, ale mam trochę wrażenie, że albo, nie wiem, może mi brakuje umiejętności, żeby z tymi cieniami dobrze pracować, ale on po prostu wygląda na taki, z jednej strony chyba jakby niedokończony, nie wiem, może taki bury trochę. Próbuję właśnie tutaj podkreślić ten zewnętrzny kącik i dokładam tego najciemniejszego brązowego już chyba trzeci raz i on ciągle nie wygląda jakoś tak ładnie, powiem Wam, nie wiem, może ja nie umiem się jednak z tymi cieniami obchodzić, może na początku powiedziałam wow, jakie są napigmentowane, ale może one wymagają po prostu, nie wiem, jakiegoś innego sposobu nakładania. Ciężko mi powiedzieć, nie chcę, wiecie, negować całej palety, bo ja nie mam super turbo zdolności, jeśli chodzi o makijaże, i to niejednokrotnie powtarzałam. Umiem się malować tak, jak umiem się malować, no i lepiej nie będzie. Tutaj wracam do tego pierwszego pędzla, którym w zasadzie już w tej chwili rozcieram to, co mam na górze, może delikatnie jeszcze tylko zanurzę w ten brązik, żeby tak właśnie to podkreślić. I jeszcze rozcieram tutaj wszystko powyżej załamania. O. Ogólnie kolory mi się podobają, bo to są takie, wiecie, bardzo fajne i jesienne kolory. Naprawdę
myślę, że fajnie by to wyglądało. Widzę, że ta baza jednak nie zrobiła zbyt dużej różnicy, jeśli chodzi o kolorystykę, jaka w sumie finalnie nam na oczach wyszła. Jeszcze wrócę do tego jasnego, do tego pędzla, którym ja sobie nakładałam i przejadę jeszcze wszystko tutaj powyżej załamania, więc ta baza na pewno nie zrobiła dużej różnicy, ale jej naprawdę bardzo, ją naprawdę bardzo delikatnie i mało nałożyłam, bo trochę się bałam, że jednak ten kolor będzie przybijał. Tak więc wrócę jeszcze może do tego pędzla, którym nakładałam na początku ciemne. Wyczyszczę go troszkę z tego ciemnego, na szczęście tutaj dużo go nie zostało. I chyba wrócę do tego właśnie pierwszego brązowego i jeszcze tu trochę to wszystko porozcieram, żeby zrobiła się taka chmurka, bo w tej chwili mam wrażenie, że jest bardziej taka linia niż chmurka, a chcę to właśnie bardziej rozsmużyć i jeszcze widzę, że trochę tego, no właśnie mam wrażenie, że po prostu te cienie gdzieś tam zaraz się, nie wiem, zanikają. Ten pomarańczowy jest taki ładny, tak fajnie wygląda, na pędzlu jest taki intensywny, a jednak na oku mam wrażenie, że właśnie już traci na tej intensywności. Może je trzeba nakładać na mokrą bazę, ja niepotrzebnie może przypudrowałam. No ale zazwyczaj tak robię, więc no nie wiem. Próbuję tutaj to przejście teraz też zrobić, tak właśnie pomiędzy tym pomarańczowym a tym brązowym, ale znowu się boję trochę bardziej rozcierać, bo znowu mi ten brąz wyjdzie taki bardzo, wiecie, brudny i to może nie do końca być ładne. Więc to tyle i teraz nałożę sobie jeszcze tylko cielistą kredkę, to jest Glam Shop, czy to była jakaś, tak, Miss Don Chelita i Glam Shop, czyli cielista kredka na linię wodną, bo jak mam taki bardzo czerwony makijaż, znaczy taki pomarańczowy, to jednak ta cielista kredka tutaj troszkę rozjaśni spojrzenie, ono nie będzie jak u chorego królika, wiecie, takie czerwone. O, tylko troszeczkę to rozjaśnimy. No i przechodzimy w takim razie do tuszu do rzęs. Mam tusz do rzęs z bazą i ja już go próbowałam z tą bazą i niestety się odbija, więc myślę, że porównamy go. Na jednym oku będzie baza właśnie Claresy, a na drugim oku będzie baza Varieté. Tak wygląda szczoteczka z bazą Claresy, więc delikatnie, żeby teraz nie upaprać całego makijażu. Baza Claresy nałożona, a na drugie oko baza Varieté i ona już ma taką szczoteczkę. Obie szczoteczki to są chyba silikonowe, znaczy na pewno Varieté jest silikonowa. Tamta też mi się wydaje, że jest silikonowa, tak patrząc po tym, jak się zachowuje. Tak więc tutaj mamy z kolei bazę Varieté. Myk. O. No i teraz tuż do rzęs. Wybierałam go trochę po kształcie szczoteczki, natomiast szczoteczka też jest silikonowa i to, co mi się w niej nie podoba, to jest to, że ona jest bardzo, bardzo giętka. Nie lubię aż tak giętkich szczoteczek, bo nie jestem w stanie nimi dobrze wyczesać rzęs, niestety, bo one się po prostu uginają, a no nie o to mi chodzi. Więc tutaj nakładamy kombinację Claresy na Claresie i już widzę, że się upaprałam. Cudownie. Ok, mamy jedną warstwę Claresy na Claresie i teraz warstwa Claresy na Eveline. Możemy sobie na szybko porównać, jak to wygląda jedno oko, drugie oko. O, i teraz jeszcze jedna warstwa. No i na koniec została pomadka. Pomadka, już Wam mówiłam, to jest kolorek 02 Fly Girl. Ona ma taki zapach, jak kiedyś pomadki w płynie wszystkie miały, czyli taki lekko waniliowy. Ja zawsze wycieram troszkę o rand, żebym nie miała za dużo na aplikatorze. Aplikator też klasyczny, jak poprzednie te Anastazje miały i te wszystkie inne. Kolorek akurat dobrze pasujący do dzisiejszego makijażu, taki właśnie beżowy, nudziakowy. Ja już tą pomadkę nosiłam,
Czekajcie, może nałożę pomadkę, potem będę mówić. I ja już tą pomadkę nosiłam, pomadka nie jest trwała w ogóle. Zjada się, zmywa się przy pierwszym, przy czymkolwiek, po prostu przy piciu, przy jedzeniu. Nieważne co, oła, właśnie rzuciłam włosami na pomadkę. Także pomadka wiem, że nie jest trwała, założę się, że jak wrócę, wypiję kawę, to w ogóle nic nie zostanie. Ja w takim razie, tak, może tak, jeszcze zanim skończymy na dzisiaj, to tak wygląda w tej chwili moja twarz. Odsuwam Wam tutaj, bo wydawało mi się, że widziałam jakieś takie przesuszenie, ale może to było jakoś tak, wiecie, chwilowe. Coś mam wrażenie, że troszkę może róż mi uciekł, więc wróćmy do tego jaśniejszego różu i może tak delikatnie dodajmy sobie tutaj właśnie blasku. Tu z kolei, no nie wiem, dobra. Zostawmy jak jest. Za dużo włosów tutaj. Zostawmy jak jest. Tak wygląda w tej chwili moja twarz. Pamiętajcie, że tutaj jest jeden puder, tutaj jest drugi puder, tutaj jest baza Eveline, tutaj pod tuszem, tutaj jest baza Claresy pod tuszem, tutaj jest baza pod cieniami Claresy tuszy, tutaj jest baza Anastazji, więc dużo jest zmiennych, które mam nadzieję, że jakoś tutaj umieściłam na przykład Wam na ekranie, żeby też się nie pogubić w tym wszystkim. Ja w takim razie spadam teraz na zakupy. Odezwę się do Was wieczorem, zobaczymy po pierwsze jak się utrzymał podkład właśnie z tymi tuszami. To ja wygaduję. Podkład z pudrami, jak się utrzymał, jak się cienie utrzymały, czy coś się zrolowało, czy się tusz odbił, bo ja już ten tusz w ogóle nosiłam i nosiłam go z tą bazą i niestety mi się odbijał, tak więc zobaczymy, czy to było jakieś, nie wiem, może wyjątkowe, może za mało pudru nałożyłam pod oczy, tak więc zobaczymy, tak więc tak to wszystko wygląda, widzę się z Wami na podsumowaniu. No dobra, mamy wieczór, czas sobie podsumować, jest 19.11. 19.11 to jest data moich urodzin, 19 listopada, jest zazwyczaj jak wyłapię taką godzinę na telefonie, to jakoś tak się cieszę, 19.11. W każdym razie, jeśli chodzi o pomadkę, no to widać z daleka, że generalnie nic się nie utrzymało, więc ja ją od razu nałożę, bo jak mam takie blade usta, a jednak, wiecie, jest twarz z makijażem, to wygląda to nieco dziwnie, więc tylko sobie na szybciutko ją teraz tutaj nałożę. Niestety kolor mi się ogólnie tej pomadki nie podoba. Jest to taki kolor trochę, który mam wrażenie, że bardziej wydobywa żółtą kość zębów i troszkę tak no nie bardzo, zwłaszcza, że ona też nie jest trwała, więc pomadki raczej nie będę nosić. Jeśli chodzi o twarz, no to widzicie, że w sumie to świecenie się powiedziałabym, że jest jeszcze takie znośne jak na 8 godzin z podkładem. Ja tego podkładu nie poprawiałam w ciągu dnia. Jedyne co robiłam, to jak wychodziłam, gdzieś się upociłam, to robiłam o, w ten sposób, czyli tutaj spod ust i ewentualnie tutaj z nosa, natomiast brody nie dotykałam, żadnych boków nie dotykałam. Wydaje mi się, że dosyć mocno się już świecę, więc jeszcze Was zbliżę, zanim odbiję nadmiar sebum, żebyście też mogły zobaczyć po prostu jak ten podkład wygląda, kiedy cały dzień jest bez poprawek, nic tutaj, wiecie, nie dotykałam, więc muszę przyznać, w sumie pomiędzy pudrami to w ogóle nie widać różnicy, żeby tu było, bo pamiętajcie, że, czyli tu mamy Rise, tu mamy fixing powder, tak to wyglądało i wydaje mi się, że nie widać w ogóle różnicy, nawet jeśli chodzi o ilość świecenia się, ilość wydzielonego sebum, próbuję to tutaj tak popatrzeć, ale nie, natomiast jak delikatnie odbiję nadmiar sebum, patrzę czy w ogóle ten podkład schodzi, bo na przykład jak ostatnio testowałam podkład Sephory, ten Best Skin Ever Glow, no to podkład strasznie schodził przy odbijaniu nadmiaru sebum. Ten wydaje mi się, że chyba tak nie schodzi. No i jeszcze tutaj na czoło, że jak już wiecie, wszędzie się nie świecę, to wszędzie się nie świecę. Słuchajcie, jedyne co, no to bym troszeczkę delikatnie, wiecie, brodę poprawiła kompaktem. A że mam tu na wierzchu akurat MAC Studio Fix, ten kompakt, bo ja go bardzo lubię i dosyć często używam, już nawet mam w nim denko, to podejrzewam, że po prostu tak tylko delikatnie, żeby wiecie, ta broda nie była taka czerwona. I muszę przyznać, że ten podkład całkiem fajnie wygląda. A że testowałam go z innymi pudrami, to wiem, że może wyglądać źle, ale może wyglądać też tak całkiem dobrze. Tak więc, no, jeśli chodzi o ten podkład, to zanim jeszcze zrobię taki cały duży test, to jest taka wstępna mała okejka. Jeśli chodzi o korektor, no też nie jest najgorzej. Mam wrażenie, że no
trochę tak jakby on tak zaniknął, ale ja powiem Wam, że mi jest ciężko oceniać ogólnie korektory, bo niestety większość u mnie tutaj znika, nie wiem dlaczego, może ja coś źle robię. Więc jeśli chodzi o korektor, to jest takie, tak wiecie, tak mech. Baza pod cienie, tak? Na tym oku mi była baza pod cienie, ta z Claresy, na tym była z Anastazji. Wydaje mi się, że nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy, tak coś mi się wydaje, że w ogóle nie ma. W ogóle cienie też się utrzymało zaskakująco dobrze, to trzeba im przyznać. Natomiast zaraz do nich przyjdziemy. Natomiast jeśli chodzi o bazę, to poza tym, że tutaj jestem uwalona lekko tuszem, ale to trudno. Już nie chciałam go za bardzo zdrapywać, bo bałam się, że wiecie, za bardzo naruszę makijaż i nie jest to aż tak bardzo widoczne. To moim zdaniem nie widać różnicy, więc jeżeli ten kolor bazy Wam odpowiada, to możliwe, że to może być naprawdę całkiem fajna baza. Tylko pamiętajcie, że ja nałożyłam naprawdę niewielką ilość tej bazy. Jeśli chodzi o cienie, to utrzymały się naprawdę ładnie, ale ja powiem Wam, że może... Dobra, to zaraz o cieniach jeszcze powiem, tylko nie chcę w takim zbliżeniu cały czas być. To jeszcze tusz do rzęs. Mi się bardziej podoba ta strona. Mam wrażenie, że jest troszkę lepiej wyciągnięta, natomiast to może być kwestia po prostu tego, jak mi się układają rzęsy. Więc jeśli chodzi o tusz, to tak jak Wam powiedziałam, mi się on odbijał i odbijał się praktycznie za każdym razem, czy miałam go z bazą Claresy, czy miałam go z bazą Eveline, czy miałam go bez bazy, a dzisiaj się nie odbija. Tak więc podejrzewam, że no wiecie, jak go mam, to go będę używać, aczkolwiek szału nie robi, baza też nic specjalnego nie robi, tak więc no tutaj nie do końca. Kredki jak kredki na pewno będę używać. Jeśli chodzi o ten klej do brwi, no to powiem Wam, że nie wiem, może moje brwi są takie uparte, ale tutaj jest taki jeden włosek, on jest w tym miejscu tu, którego ni huhu ten klej nie chciał złapać i w ogóle one są takie, ja czuję ten klej momentami, tu na przykład, gdzie jest go trochę więcej, ale ogólnie włoski w sensie są takie, wiecie, do ruszenia, więc no ja nie wiem, powiem Wam. Może ja nie jestem też dobrym testerem, jeśli chodzi właśnie o tego typu rzeczy. Raczej chyba jednak bardziej, jeśli chodzi o podkłady, gdzie z takim zbliżeniem. Więc teraz jeszcze chciałam o tych cieniach bardziej powiedzieć. Więc jeśli chodzi o tą paletkę, to mam bardzo mieszane odczucia. Bo tak, z jednej strony ładnie się cienie utrzymały. Mają bardzo mocny pigment. Ten na przykład się bardzo fajnie rozcierał tutaj, ten pierwszy, który nałożyłam. Ten jasny ma naprawdę zacny pigment. Ale już praca na przykład z tym cieniem była bardzo trudna i ciężko uzyskać taki czekoladowy kolor na powiece. On ciągle się wymywa do takiego brudnego. Ten pomarańczowy na pędzlu w palecie też fajnie wygląda. Na powiece próbowałam go właśnie tak zintensyfikować. I tak nie do końca chyba jest to, co mi wyszło, chociaż ogólnie ładnie się utrzymał. On w ogóle nie zblakł w ciągu dnia, nie pokruszył się ani nic z tych rzeczy. Błyski, ja wolę jednak turboty, tak w sensie turbopigmenty dla mnie to jest ten błysk, albo błyski, jakie są w paletach Huda, takie wiecie, widoczne z kosmosu. Ja lubię takie błyski na powiekach, więc akurat jeśli chodzi o te błyski, to nie jest mój vibe, że tak powiem, więc wiadomo, zależy co kto lubi. Ten cień byłby całkiem fajny, gdyby on bardziej wpadał w brąz niż w czerwony. Natomiast jak go tak się z tym brązem tutaj roztarło, to jeszcze było ok. Tak więc ogólnie powiem Wam tak, paleta nie jest zła, ale nigdy, broń Boże, w tej regularnej cenie 50 zł, moim zdaniem max 30, 25, to jest raczej taka jakość, powiedzmy, przyzwoita, ale jednak, no... Nie wiem, coś jest takiego w tych cieniach, że nie do końca jestem do nich przekonana. Nie wiem, czy to jest uprzedzenie i snobizm, że jednak wolę Huda i Anastazję, ale wydaje mi się, że nie, no bo jednak używałam i palet z Glam Shopu, i używałam Affect, Kobo, Eveline, naprawdę różnych i jakoś tak nie miałam takich mieszanych odczuć co do paletki. Natomiast jak na paletkę na przykład za 70 zł, czy też nawet dobra, niech będzie 50 zł, tak jak producent przewidział, no to jednak lusterko by się tutaj przydało, tak? Więc no tak wiecie. Dlatego moim zdaniem więcej niż 30 zł za tą paletę ja bym raczej nie dawała. Więc tak, słuchajcie, to chyba tyle. Aha, może jeszcze róże na końcu. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy te róże troszeczkę tak zniknęły. Znaczy one są trochę widoczne i nawet jest jakiś taki blask troszkę od
nie wiem czego, blask mojej wewnętrznej zajebistości. I na pewno będę korzystać z tego różu, bo on mi się bardzo podoba, czyli to jest numerek 01 Charm, czyli właśnie taki, widzicie, on jest taki koralowy, brzoskwiniowy, bo ja zawsze szukałam takiego koloru i te, które do tej pory miałam, nie do końca mi się podobały. Ten całkiem fajnie wygląda, zresztą nawet w połączeniu właśnie z tym 03, czyli Illusion, też całkiem spoko, ten Illusion jest taki właśnie nieoczywisty, on jest taki brudny, różowy. Trochę w kamerze wygląda na taki bardziej żywy, różowy, natomiast nie, w realu jest taki bardziej taki właśnie przydymiony, taki stonowany, różowy. Tak więc tyle jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia z kosmetykami Claressa. Pudry na pewno będę próbowała, bo zapowiadają się obiecujące, tak jak mówiłam, ja ten podkład, jak on się nazywa, Skin Maker, już próbowałam i widziałam, że on może wyglądać gorzej, może wyglądać właśnie w podobnie jak dzisiaj, więc to by oznaczało, że te pudry są warte zainteresowania, bo mogą być naprawdę całkiem fajne. Tak więc tym pudrom się będę jeszcze na pewno przyglądać. Testy podkładu pojawią się, ale dopiero za jakiś czas. Pomadka moim zdaniem jest niewarta w ogóle uwagi. Pomadka się zjada i szczerze mówiąc nie. Kredki do brwi są fajne. Dało się nimi narysować. Spoko, nic wielkiego. Bazę i tusz raczej bym sobie podarowała. Po prostu nie ma nic spektakularnego. Normalna baza, normalny tusz. Chociaż nawet nie wiem, czy ta baza cokolwiek daje. Tak więc tak, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o moje wrażenia z testu kosmetyków Claressa. Jeżeli je miałyście lub któryś miałyście lub macie coś innego z Claressy, to dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie, jeżeli ten filmik wam się spodobał, a był bardzo długi i przegadany, bo widziałam, już zaczęłam go montować, bo dzisiaj mamy czwartek, a wy go widzicie w piątek, więc jakby wiecie, w ciągu dnia troszeczkę już zaczęłam tam sklejać wszystko, no to bardzo dużo gadałam, więc ten filmik był naprawdę bardzo dużo, bardzo długi i bardzo przegadany, ale mam nadzieję, że umiliłam wam jakieś robótki domowe, robienie pierogów, nie wiem, obiadu, sprzątanie, prasowanie, cokolwiek, a może po prostu nawet też makijaż. Jezus, coś z tymi włosami jest dzisiaj. Zresztą też widzicie, ile z moich loków zostało z tego, co było rano, a co zostało już teraz, natomiast mi to zupełnie nie przeszkadza, to jest też taka fryzura, która mi się bardzo podoba, tylko to coś jakoś tak strasznie mi wpada po prostu do oczu, tak więc nieważne już z włosami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, jeżeli ten film wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli stawicie kciuka do góry. Wszystkie kosmetyki użyte macie wypisane na dole, tak więc możecie po prostu zobaczyć, co dokładnie użyłam. Natomiast gdzie je znaleźć w tej chwili najtaniej, to myślę, że najbardziej nam pomoże Google, bo Claressa jest dostępna w wielu drogeriach, są też szafy w Hebe, więc można tam spojrzeć, więc po prostu wypiszę wam to, co ja użyłam, a poszukajcie, gdzie wam najwygodniej, tak wydaje mi się, że chyba będzie najsensowniej. Tak więc jeszcze raz dzięki serdeczne, życzę wam udanego weekendu, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa, pa.